witam serdecznie. Także kolejna prezentacja zajebistego e-bike'a, a tak naprawdę nie e-bike'a, tylko moim zdaniem motocykla, może motoroweru. Także jedzie sam, ja ważę 100 kilo. Bateria jest już rozładowana, to nie jest bateria naładowana, a jak widzicie... O mały włos bym się nie wywalił. Widzicie, jaką ma moc nawet przy rozładowanej baterii? Ktoś tam pytał w komentarzach, jak koło zmienić. Nie mam pojęcia, jak koło zmienić, bo tutaj kolega nigdy koła nie zmieniał. Nie było takiej potrzeby, zresztą słuchajcie, no taki opon tak łatwo nie przebije. Także rowerek wspaniały. Za tą cenę na rynku obecnie uważam, że nic lepszego nie ma. Szczególnie, że naprawdę on ma moc. Ostatnio przejechałem się skuterem zwykłym. Miał jakieś może 3 konie mocy i uwierzcie mi, że to jest o wiele bardziej zrywne. Naprawdę, moc tu jest po prostu niesamowita. Ja z moją wagą wsiądę sobie i... Jak widzicie, po każdym terenie nie czuć, że się jedzie. Także naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. No super sprzęt. Ile on tak ma już bez ładowania przejedzie przy spokojnej jeździe? Tak mniej więcej. Z 80 km? Ile? Z 80 km. No proszę bardzo. Więc nie traktujmy go jako rower, tylko jako motorower. No ale musisz pedałować, przy 80 km właśnie, to trzeba pedałować. Tak, ale normalnie do 45... Ma 5 stopni jest do ustawienia, do tego wspomagania. Jeśli ustawimy na jedynkę, dwójkę lub trójkę, no to wtedy możemy bardzo długo pedałując jechać i dużo przejechać. No właśnie, no właśnie. Jeśli ustawimy na piątkę, no to wtedy jest diabeł. Wystarczy lekko nacisnąć i się rwie. No i oczywiście wtedy dużo prądu idzie na silnik i mniej przejedziemy. A moment obrotowy jest tu ogromny. Naprawdę. Naprawdę. Także ja sobie jadę. I pozdrawiam serdecznie. I to tyle, prawda? Także do następnego razu. Może będzie prezentacja innego, bo mam coś w planie, ale nic nie powiem. Na razie nic nie powiem. Trzymaj się.